Witajcie. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze byliśmy po raz pierwszy około 3 lata temu. Trwał wtedy gruntowny remont dwóch pierwszych pięter. Z racji tego, że wtedy nasz pobyt był całkiem udany, a pokoje już trochę wiekowe, pomyśleliśmy, że warto będzie odwiedzić ten hotel już po renowacji pokoi. Zatem jesteśmy. Hotel ma świetną lokalizację, około 3 minuty od morza, w dodatku leśną ścieżką. Bez problemu podjedziecie pod drzwi hotelu celem wypakowania bagaży. Parking jest płatny, 20 zł za dobę. Niewiele, ale tuż za ogrodzeniem hotelu jest utwardzony parking, poza sezonem bezpłatny. Wózki na bagaże są dostępne, ale przy ich użyciu pokonał nas podjazd dla wózków przy schodach prowadzących do wejścia. Był na tyle stromy, że wszystkie bagaże wysypały się na poniższy chodnik. Zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych nie działała. Pani w recepcji zaproponowała, że zorganizuje osoby do pomocy, jednak poradziliśmy sobie bez tego. Podczas zameldowania na tablecie należało zaakceptować kilka zgód, ale było tam tak dużo tekstu, trochę głośno przez zabawę z okazji ferii przy pobliskim barze i jeszcze kolejka za nami, że musieliśmy poprosić o wyjaśnienie, która zgoda od czego jest. Recepcja i hall są odnowione, bardzo ładnie urządzone z nowymi meblami oraz fajnymi LED-owymi wstawkami. Do pokoi prowadziła tylko jedna winda, druga była nieczynna, a po stanie kartek można było wnioskować, że nie jest to sytuacja przejściowa. Na szczęście obok były schody, a hotel ma tylko 4 piętra. Zostały odnowione tylko dwa pierwsze piętra, to widać już na korytarzach. Na drugim nowoczesna wykładzina, LED-owe oświetlenie ambientowe, lustra, maszyna do czyszczenia butów, wejście do pokoju na kartę oraz możliwość wezwania obsługi z poziomu sterownika. Na wyższych piętrach natomiast już przestarzała wykładzina i meble wypoczynkowe, zużyte drzwi, które otwiera się kluczem z bryloczkiem. Cena pokoju na tych piętrach jest odpowiednio niższa. Zamieszkaliśmy w pokoju Family Deluxe z łóżkiem, hamakiem. Pokój był duży, około 40 metrów, wyłożony miękką, komfortową wykładziną. Bardzo ładnie podświetlony i wykończony mozaikami, lamelami oraz obrazami. Na powitanie dostaliśmy olejek do masażu oraz instrukcję dobrego snu. Dwa bardzo duże i wygodne łóżka, poduszki trochę wysokie, ale wygodne. Byliśmy kiedyś w hotelu, w którym można było wybrać sobie rodzaj poduszki i takie były przynoszone z recepcji. Jeżeli wiecie, jaki to hotel, napiszcie w komentarzu. Nowoczesny sterownik do obsługi klimatyzacji oraz wezwania obsługi. Duże biurko, wygodne do pracy oraz główna atrakcja, czyli wiszące łóżko. Leżenie na nim daje niesamowite wrażenia i pozwala na relaks. Dzieci świetnie się na nim bawią, a jak się znudzą, powiemy Wam w tajemnicy, że po zdjęciu materaca jest trampolina do skakania. Przewodnik hotelowy w formie online, w telewizji kanały obcojęzyczne, ale brak YouTube'a i Netflixa. Natomiast wyświetlane informacje o hotelu bardzo obszerne oraz możliwość podglądu obecnego stanu rachunku w podziale na każdego mieszkańca pokoju. Lodówka pusta, a cennik barku oraz restauracji dostępny na biurku. Szafa bardzo obszerna, ale z wieszakami antygryzieżowymi. Serio? Ktoś kradnie wieszaki? I po raz pierwszy w hotelu przewidziane miejsce na 3 walizki. W końcu! Prawdziwy rodzinny pokój. Łazienka duża, ładna, czysta, ciepła i wciąż jak nowa. Tak idealnej łazienki i pokoju jeszcze nie spotkaliśmy. Wystrój restauracji nie należy do nowoczesnych i jest dość niespójny. Jedna część ze stolikami z białymi obrusami, druga część bez, ale za to z wygodniejszymi krzesłami. Przy wejściu albo wyjściu lodówka wypełniona hermetycznie zapakowanymi lokalnymi produktami, które możecie kupić i zabrać do domu. Na kolację bardzo duża różnorodność dań na ciepło. Mięsa, ryby, ziemniaki, kasza, placki ziemniaczane, frytki, pierogi, świeżo robione gofry z dodatkami, dodatkowo zupy.
Na zimno carpaccio z buraka, warzywa, owoce, ciasta, ciasteczka. Wszystko bardzo smaczne. Do kolacji była dostępna woda, kawa i herbata. Do śniadania dodatkowo napoje z automatu i można było nalać sobie prosecco. Niby tylko trzygwiazdkowy hotel, a tu taka niespodzianka. Zastawa stołowa nie robiła wrażenia, ale wszystko czyste i schludne. Mimo wysokiej frekwencji liczba stolików była wystarczająca, udostępniono dodatkową salę, a obsługa sprawnie sobie radziła ze sprzątaniem stolików i uzupełnianiem dań w bufecie. Z ciekawostek, przejście do budynku B jest tylko przez restaurację lub z zewnątrz, więc goście wracający z basenu maszerowali w samym szlafroku przez środek restauracji. Różnorodność atrakcji przeszła wszelkie nasze oczekiwania. Otwarte są od samego rana aż do wieczora. Można było z nich korzystać również po zakończonej dobie hotelowej. Strefa basenowa jest po remoncie. Przed wejściem na basen mijamy saunę z naklejoną kartką, że ma ona tylko 65 stopni i jest to sauna rodzinna, więc mogą z niej korzystać również dzieci. W godzinach wieczornych są seanse saunowe. W planach rozbudowy strefy jest kolejna sauna z temperaturą około 90 stopni. Przy wejściu stoi dystrybutor z wodą oraz kubeczkami jednorazowymi. Basen nie jest duży, ale urozmaicony biczami wodnymi w tylnej części i nawet ciepłą podświetlaną na różne kolory wodą, a obok jacuzzi. Strefa ta po remoncie wygląda zdecydowanie lepiej, a podświetlany kamień nad basenem robi ogromne wrażenie. Szlafroki dla dorosłych dostępne są w pokoju. Siłownia w pełni wyposażona. Dostępna również dodatkowo płatna nowa kręgielnia. No i sale zabaw. Pierwsza, przewidziana dla najmłodszych, z samochodzikami, basenem z kulkami i stoliczkami z krzesełkami oraz wygodnymi kanapami dla rodziców. Ogólnie bardzo duża przestrzeń, gdzie organizowane były feriowe animacje. Druga sala jest zdecydowanie lepsza od pierwszej. Fun and Jungle, bo o niej mowa, ma oddzielny pokój z dużymi klockami, z których można zbudować rzeczywistych rozmiarów domek. Potem kilka lin do wspinania się i huśtania, a następnie miejsca z największą frekwencją. Małpi gaj ze zjeżdżalnią dla maluszków, a dalej duży małpi gaj z różnymi zjeżdżalniami, a nawet zjeżdżalnią z pontonami. Dobrze, że tutaj również przewidziano miejsce do wypoczynku dla rodziców, bo dzieci szalały godzinami. Trzecia sala przewidziana dla dużych i małych. Salon gier. Co prawda automaty są płatne dodatkowo, ale za to jest duża różnorodność i wszystko sprawne i niezniszczone. Hotel zarezerwowaliśmy poprzez stronę internetową, ponieważ w godzinach wieczornych nikt nie odebrał telefonu. Ale oddzwoniono do nas kolejnego dnia. W ferie w weekend 2024 roku dla rodziny 2 plus 1 pokój deluxe kosztował 790 zł za noc ze śniadaniem. Pokój w standardzie Classic, czyli sprzed remontu, to koszt 560 zł. Za kolację dopłaciliśmy 160 zł. Najwyższa cena tego pokoju w sezonie może dochodzić do 1000 zł za noc. A Wy? Który pokój byście wybrali? Nam na tyle podobał się wyższy standard pokoju, że wybralibyśmy go ponownie. Zarówno ten pokój, pyszne jedzenie oraz zróżnicowane atrakcje sprawiają, że jest to najlepszy rodzinny hotel, w jakim kiedykolwiek byliśmy. Nie rozumiemy jednego, dlaczego tak dobry hotel z zewnątrz wygląda, jakby był zapomniany i zamknięty? Obdrapana elewacja, odpadające kafelki, zacieki, zupełne przeciwieństwo tego, co oferuje wewnątrz. I dlaczego tylko trzy gwiazdki? Jakie jeszcze hotele chcielibyście, żebyśmy dla Was sprawdzili? Zamówienia zbieramy w komentarzu. Zapraszamy do subskrypcji i dzwoneczka. Filmy publikujemy w każdy piątek o godzinie 16:00.